To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem ci o funkcjonalności, o którą jestem najczęściej pytany podczas szkoleń. Gdybym miał wybrać funkcjonalność Excela, o którą jestem najczęściej pytany, to ta dzisiaj prezentowana by uzyskała miejsce pierwsze, drugie i trzecie. I jeszcze siódme. Tak, zdecydowanie te miejsce. Mateusz, a jak mam te moje dane, to zróbmy tak, żeby one się nie przesuwały. Tłumacząc na język Excelowy, zablokujmy okienka. Masz bardzo dużo danych w arkuszu. Chcesz, żeby nagłówek był zawsze widoczny, niezależnie od tego, w którym miejscu arkusza jesteś. Chcesz również, żeby na tej samej zasadzie pierwsze dwie kolumny były widoczne. Teraz będzie kluczowy fragment do realizacji twojego marzenia. Jesteś w skupieniu? To ustaw się na pierwszej komórce, która nie spełnia tej zasady, że należy do nagłówka lub do pierwszych dwóch kolumn. U nas jest to C2 oznaczy ją kolorem zielonym jak twe oczy, żeby zapadła tobie w pamięć. Teraz wystarczy wejść na kartę widok, a tam zablokuj okienka i jeszcze raz zablokuj okienka. Testujesz, przejeżdżasz w dół, przejeżdżasz w prawo, działa. Nie ma za co.